Nawet najprostszy rower daje poczucie, że wszystko jest na miejscu. Wszystko przez to, że ludzie dawniej rozumieli, że każde koło powinno robić coś więcej niż tylko być ciągnięte. Przyjrzyjmy się rozwojowi samochodu. Najpierw szło dobrze. Silnik był montowany przed kabiną, a z powodu cienkich kół, które nie dałyby rady przenosić pędu na asfalt i jednocześnie skręcać, cały powóz był pchany przez tylnią oś. Potem, żeby uprościć cały mechanizm, przeniesiono silnik do tyłu, ale nadal samochody były napędzane na tył. Takie rozwiązanie było uważane za przyszłościowe. Niestety, potem powróciła koncepcja silnika z przodu, by powiększyć możliwości bagażowe samochodów, ale z napędem także na przód. Od wtedy motoryzacja użytkowa straciła najwięcej z bycia czymś więcej niż tylko pojazdem. Teraz prześledźmy rozwój roweru. Zacznę od pojazdu McCulla, gdzie odjeżdżano za pomocą naciskania desek, które napędzały tylne koło. Potem pedały przepięto do przedniego koła. Żeby zwiększyć wtedy prędkość, trzeba było zwiększyć przednie koło, co spowodowało powstanie klasycznych bicykli. Jednak pan Lawson skonstruował pojazd, które tylne koło było napędzane za pomocą łańcucha. Od tego czasu, poza pojedynczymi przykładami, napędza nas właśnie tylne koło. A przednie pomaga nam ewentualnie obrać właściwy kierunek. Więc może samochód jest bardziej praktyczny, ale rower jest bardziej naturalnym rozwiązaniem.